najbardziej w swojej pracy? Co ja lubię najbardziej w swojej pracy? Najbardziej lubię w swojej pracy to, żeby ci, którzy przychodzą do mnie, byli bardzo zadowoleni. Bardziej zadowoleni, jak wychodzą, niż wchodzą, tak? Żeby wszystkie komputery się dobrze sprawowały, żeby działały, żeby drukarki drukowały, żeby uczniowie korzystali z tablic interaktywnych, z rzutników, z monitorów takich dotykowych, dużych, które w tej chwili zakupiliśmy. Z tego byłby bardzo zadowolony. A kogo pan nie lubi w swojej pracy? Nie lubię w swojej pracy tego, jak na przykład czegoś nie potrafię zrobić. To wtedy ktoś czeka na moją działalność, na moją pracę i wtedy ja z tego nie jestem zadowolony. Bo są jakieś trudności w mojej pracy, które muszę pokonywać, ale jak już pokonam, to jestem wtedy szczęśliwy, uśmiechnięty i ktoś, komu coś pomaga, też jest uśmiechnięty. I to jest super, to jest świetne. Jakie jest Pana największe marzenie? Moje największe marzenie to jest takie, żeby dzieci były uśmiechnięte, żeby były zdrowe, żeby nauczyciele nie chorowali, żeby wszystko działało sprawnie, dobrze i to dotyczy mojej pracy i nie tylko, tak? Chciałbym, żeby ludzie byli uśmiechnięci, szczęśliwi, odnosili się do siebie pogodnie, uprzejmie, radośnie. To jest moje marzenie. Przepięknie. Proszę bardzo. Proszę, dzień dobry, kochani, zadaj. Co pani lubi w swojej pracy? No, moja praca polega na załatwianiu wszelkich formalności wszystkich osób zatrudnionych w tej szkole. I bardzo jestem zadowolona, kiedy mogę pomóc innym właśnie w załatwieniu tych wszystkich spraw dotyczących pracy, kiedy ludzie są zadowoleni, kiedy mogę właśnie z nimi rozmawiać i się kontaktować. Czego pani nie lubi? Może nie, że nie lubię tak bardzo, co najtrudniejsze to jest ogarnięcie tych wszystkich papierów, żeby to wszystko było poukładane w odpowiednich miejscach. Jest tego bardzo dużo i to jest chyba takie najbardziej w tej mojej pracy męczące i denerwujące. A jakie jest Pani marzenie? Moje marzenie? No moje marzenie jest związane z rodziną. Ja najbardziej kocham swoją rodzinę i to jest moje takie marzenie i szczęście, abyśmy byli dużą rodziną, szczęśliwą rodziną i żeby nic złego się nie działo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jestem Martynka z pierwszej D. Chciałabym Pani zadać kilka pytań. Proszę bardzo, słucham. Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy? Najbardziej lubię dzieci. To dla nich chce mi się każdego ranka wstać, ubrać i przyjść do szkoły, żeby zobaczyć uśmiechy mojej klasy pierwszej D. Dobrze, ale czego Pani nie lubi w swojej pracy? Nie lubię wtedy, kiedy dzieci są dla siebie niemiłe i czasami robią sobie drobne przykrości. Wtedy jest mi również smutno i przykro. Dobrze, a jakie jest Pani największe marzenie? Moim największym marzeniem jest przede wszystkim to, żeby wszystkim na świecie było dobrze, żeby wszędzie był pokój, żeby wszyscy sobie pomagali i zawsze mogli zrealizować swoje marzenia. Marzenia nas uskrzydlają, pozwalają nam na to, żebyśmy realizowali swoje najskrytsze plany. Dobrze, dziękuję za wywiad. Dziękuję, Martynko. Dzień dobry, jestem Martynka z pierwszej D. Chciałabym się Pani zapytać, jakie jest Pani największe marzenie? Moje największe marzenie to jest napisać taką książkę dla dzieci, którą wszyscy będą lubili i będą ją czytali często. A co Pani najbardziej lubi robić w swojej pracy? Z
swojej pracy, to ja lubię robić właśnie różne takie ciekawe rzeczy z dziećmi, bo dzieci mają najlepsze pomysły na świecie. Także... Naprawdę? Naprawdę. Właśnie takie rzeczy, jak dzisiaj chodzimy po szkole, kręcimy film. Gdzie ja pomyślałam przecież, że mogę nakręcić film, a z wami wszystko mogę. Tak? W szkole. Czego pani nie lubi w swojej pracy? Lubię wstawać rano. Bo lubię szkołę, ale mogłabym być tylko jak ja się wyśpię i mam ochotę przyjść. Dobrze, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Tak. Ale ja jestem po raz pierwszy. Dzień dobry, jakie to pytania? W mojej pracy lubię, kiedy dzieci przynoszą książeczki, odrabiają ładnie zadania, są grzeczne, nie krzyczą, a najbardziej tu lubię, jak przychodzą na następną lekcję i wszystko umieją, co robiliśmy. Jestem bardzo szczęśliwa. Czego nie lubię, jak biegają po klasie. Bardzo tego nie lubię i nie lubię, jak nie piszą po tablicy. Zapytam. Moim marzeniem jest założyć własną szkołę językową. Ja dziękuję. No, praca w kuchni to jest przyjemna praca, bo kończy się zawsze efekt jedzeniem. A kto nie lubi jeść? Wszyscy jemy. Żeby żyć, trzeba jeść. W związku z tym najbardziej lubię, jak potrawy się udadzą, są smaczne, ciekawie przygotowane i oczywiście przy względnym porządku, bo porządek i bezpieczeństwo kuchni najważniejsza rzecz. Czego pani nie lubi? No właśnie nie lubię takich chaotycznych osób, które coś tam zaczynają biegać, 100 robót naraz robią, coś im nie wychodzi, coś zepsują, no ale wiadomo, dzieci... Przepraszam, dzieci się uczą i tu właśnie się uczą, że potem wszystko jest sprawnie, bezpiecznie, no i ciekawie. Także zapraszam w przyszłości, jak dorośniecie. A jakie jest Pani największe marzenie? No moje marzenie, ja wiem, chyba jeszcze popracować, bo jak człowiek pracuje z dziećmi, to tak się dłużej czuję młodo. Także jak będę długo pracować, to mimo, że już tych latek mam, to ja będę jeszcze młoda. Jeszcze przy takim gościu jak stoję, to od razu 20 lat mam mniej. Dziękuję. Również dziękuję. Dzień dobry, jestem Julia z pierwszej. Chciałabym Pani zadać kilka pytań. Co Pani lubi w swojej pracy? Najbardziej lubię to, że każdy dzień jest olbrzymim zaskoczeniem. I w ogóle lubię przebywać z dziećmi. Czego Pani nie lubi w swojej pracy? O, nie lubię. Zaraz będę do ekra. A jakie Pani ma największe marzenie? Moje największe marzenie jest mieć swoje przedszkole. Dziękuję za to. Dziękuję również. Najbardziej lubię. Lubię, jak się dzieci śmieją, cieszą i sprawia im moja praca przyjemność. Czego Pan nie lubi w swojej pracy? Czego nie lubię? Kontaktów z rodzicami. A jakie jest Pana najlepsze marzenie? Największe marzenie? No mi powiedzieć w tej chwili już. Długie wakacje? O tak. Może. Ile powinny trwać wakacje? 10 miesięcy. Proszę. Dzień dobry, jestem z pierwszej bieg. Chciałam Pani zadać kilka pytań. Jaki jest Pani zawód? Dzień dobry, jestem nauczycielem muzyki. Czy Pani lubi swoje pracy? Lubię pracę z dziećmi oraz pracę w grupie. I to, że mogę rozwijać zdolności muzyczne na takich małych osobach. A czego Pani nie lubi? Czego nie lubię? Nie lubię na pewno hałasu, tak? I tego, jak ktoś opowiada, że muzyka jest niepotrzebna w życiu. Jakie jest Pani marzenie? Moje marzenie jest mieć
dobry, moim marzeniem jest mieć dobry chór dziecięcy, z którym będę mogła koncertować po Wrocławiu i może całej Polsce. Do widzenia. Do widzenia. Chyba kontakt z dziećmi, z rodzicami. Czego pani nie lubi? Czego nie lubi? Czego nie lubi? Chyba raczej wszystko lubię. Nie ma takich rzeczy, co bym nie lubiała. Jest fajnie. Jakie jest pani marzenie? Moje marzenie? Chodzić, pojechać sobie na wyspę jakąś bezludną, żeby było dużo kolorowych ptaków, wodę piękna. Chyba to wszystko, co można więcej chcieć. Do widzenia, dziękuję ci ślicznie. Proszę bardzo. Co pan lubi? Najbardziej lubię dzieci. Kiedy pan nie lubi swoich dzieci? Kiedy mam strasznie dużo dokumentów, to uzupełnię. Tego strasznie nie lubię. A co jest pani marzeniem? Moim marzeniem jest nauczyć się ponownie grać na gitarze. Proszę bardzo.